Podobno dzieci uwielbiają metki, więc wyposażona w ogromną ilość metek nasza Stefania, nasza nosorożczyca, będzie takim symbolicznym też przywitaniem maleństwa w Gorzowie. Mam nadzieję, że ta nosorożczyca zostanie doszczętnie pogryziona i będzie służyła jak najlepiej. Wszystkiego dobrego i gratulujemy serdecznie. Witamy te dzieci, które się urodziły pierwszego dnia roku. To jest, w tym roku to jest trójka dzieci, chłopiec, dwie dziewczynki. Witamy specjalnymi takimi matami edukacyjnymi. Natomiast w tym roku, a w zasadzie w końcówce ubiegłego roku, porozumieliśmy się jako szpital z prezydentem miasta i miasto wspólnie ze szpitalem będzie obdarowywało wszystkie noworodki urodzone w tym roku w szpitalu naszą specjalną Stefanią. To jest nosorożec, który jest symbolem miasta. Są to maskotki naszego nosorożca. Nosorożca, który został odkryty w Gorzowie i później przez dzieci został namalowany. I ten nosorożec będzie służył jako właśnie taka zabawka sensoryczna naszym najmniejszym gorzowianom. Do zabawy, do tego, żeby poznawało świat. Bardzo fajny pomysł. No, byliśmy zaskoczone z koleżanką w zasadzie, że takie ważne osobistości nas odwiedzą tutaj. Bardzo fajny pomysł. Tak. Zabawka się przyda? No oczywiście, że się przyda, bo to jest bardzo dobra zabawka z tymi właśnie sensorycznymi wypustkami. No pewnie, że będzie używana. Mamy czują się dobrze, dzieci czują się dobrze. Wszystko jest na dobrej drodze, że w ciągu 2-3 dni, w zależności od tego, kiedy mama będzie gotowa do wypisu, pójdą spokojnie do domu. Pierwszy urodził się Eryk, więc faceci górą, choć później dwie dziewczynki. To było cesarskie cięcie po godzinie 12. Jeśli dobrze pamiętam, to pierwszy poród to była godzina 12:37.